Święty kocha Boga, życia mi szkoda. Kocha być niego jak siebie samego. Święty kocha Boga, życia mi szkoda. Kocha być niego jak siebie samego. Taki duży, taki mały może święty być. Taki gruby, taki chudy może święty być. Taki ja i taki ty może święty być. Wojewódzki Dom Kultury po raz siódmy wspólnie z gminą Masłów z inicjatywy księdza biskupa Mariana Florczyka organizuje spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z naszego województwa i z diecezji kieleckiej z okazji pobytu Jana Pawła II w Masłowie 3 czerwca. Ta rocznica jest dla nas szczególnie ważna i stąd też wielu naszych przyjaciół, wiele podmiotów włącza się w organizację tego przedsięwzięcia. Sądzę, że w tym roku również radośnie i wesoło będziemy wspominać pobyt Ojca Świętego na naszej ziemi świętokrzyskiej. Taki duży, taki mały może święty być. Taki gruby, taki chudy może święty być. Taki ja i taki ty może święty być. W dniu dzisiejszym spotykamy się, aby oddać hołd błogosławionemu Janowi Pawłowi II oraz poprzez jego wstawiennictwo modlić się o wszelkie łaski do Boga. Ze szczególną miłością zwracał się do dzieci i do ludzi młodych i mówił, że są nadzieją świata, a nam dorosłym głosił, że mamy się nie lękać, lecz z Bożą opatrznością iść przez życie oraz szanować osoby chore i niepełnosprawne. Papież mówił, że każda osoba powołana jest do świętości, że człowiek chory i niepełnosprawny jest szczególnie umiłowany przez Boga i pozostaje cennym skarbem Kościoła. Taki duży, taki mały może święty być. Taki gruby, taki chudy może święty być. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Moi drodzy, każdego pozdrawiam bardzo serdecznie. Każdy, kto tu staje do modlitwy, jest ogarnięty słowem bracie, siostro. W szczególny sposób cieszę się, że są z nami osoby niepełnosprawne. Do tych zwracam się jak do dzieci. Nie chodzi o wiek, bo niektórzy już wyrośli z wieku dziecięcego, ale chodzi o naszą relację serca. Są one jak dzieci, ukochane. Dlatego też, kochane dzieci, ogarniamy was tu naszą modlitwą, naszym życzliwym słowem. Potem będzie okazja do spotkania. Bardzo się cieszę, że są nie tylko te osoby, te dzieci z miasta Kielc, ale także spoza, nie tylko z naszej diecezji, ale i spoza diecezji, choćby nawet z księdzem Markiem z Podstaszowa. Wszyscy was ogarniamy naszą modlitwą. Cieszę się, że są tutaj inne osoby i przewodniczący miasta i pan senator. Jestem bardzo wdzięczny każdemu tutaj, kto tu przybył na to spotkanie. Niech to spotkanie przebiega w takiej atmosferze i modlitwy, i wzajemnego dzielenia się sercem. Drodzy bracia i siostry, urokowi naszego zgromadzeniu nadają serca. Różnie przyozdobione, w kwiaty, w napisy. Do medytacji nad sercem zachęcają mnie też słowa Jana Pawła II, które są mottem naszego spotkania. Człowieka należy mierzyć sercem. Zatem, jakie to nasze serce jest? Bardzo często możemy usłyszeć, jak osoby zakochane
zwracają się do siebie serce moje. Tak czasem kieruje taki zwrot matka do dziecka. Serce moje, czyli życie moje, ty jesteś największym skarbem. Tym zwrotem ogarniamy osobę, wylewając wobec niej najpiękniejsze uczucia, największą miłość. Za ciebie jestem gotowy oddać serce. Człowiek, oddając serce, oddaje życie. Bo dopóki bije serce, człowiek żyje. Moi drodzy bracia i siostry, Adam Mickiewicz powiedział: serce to cząstka człowieka, które tęskni, kocha i czeka. Serce, które tęskni, kocha i czeka. Dziwne jest to serce, bo z jednej strony ogarnia miłością, ale przecież jej źródło tego serca może się wyczerpać. By się nie wyczerpało, musi też być napełnione energią miłości. Serce tęskni, kocha i czeka. Tęskni za czym? Zaś właśnie za miłością. Dziś ośmielę się porównać tą naszą wspólnotę do pierwszej wspólnoty chrześcijan. Po zmartwychwstaniu Chrystusa nie było tych chrześcijan bardzo dużo. Była mała grupa. Ale dzieje apostolskie pięknie ją scharakteryzowały. Mówią, czy też piszą, że jeden duch i jedno serce ożywiało wspólnotę wierzących. Człowiek ma serce. Ale czy jest możliwe, żeby wspólnota, grupa miała jedno serce? Na ludzki rozum wydaje się, że nie. Gdy pomyślimy, jest to jednak realne. Jeżeli wzajemnie w grupie wszyscy darzą się sercem, kochają i są kochani, to wówczas możemy powiedzieć, że mają jedno serce. Wyjaśniają nam to dzieje apostolskie dalej. Nikt w tej grupie uczniów Chrystusa nie czuł się opuszczony. Każdy był otoczony troską, życzliwością, taką, jaka płynie z serca. Moi drodzy, tak bardzo by się chciało, by i dziś ci, którzy najbardziej winni być kochani, którzy najbardziej powinni być otoczeni troską, tak też byli. A kto winien doświadczyć tej miłości i troski serca od innych? Przede wszystkim chorzy, słabi, niepełnosprawni. Takiej miłości potrzebują od innych dzieci, a szczególnie od swoich rodziców. Dziś chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym rodzicom, którzy swoim sercem, pełnym sercem i bez reszty kochają swoje dzieci. Chciałbym podziękować wam, tu zgromadzeni rodzice, za miłość wobec tych dzieci, chorych, niepełnosprawnych, jakich dzisiaj tu mamy. Moim słowem wdzięczności ogarniam wszystkich opiekunów, dyrektorów placówek, każdego. Osoby duchowne i świeckie, tych, którzy wobec dziecka, osoby niepełnosprawnej, chorej, mają serce kochające. Słyszeliśmy Ewangelię o budowaniu domu, że trzeba podłożyć solidny fundament, by dom nie runął. Tak też trzeba. Podłożyć fundament,
pod życie społeczne. Co tym fundamentem ma być? Miłość, serce, kamieniem węgielnym życia społecznego ma być dobre serce. Jeżeli dla tych osób, dla chorych, niepełnosprawnych, w życiu społecznym zabraknie nam serca i wrażliwości, to znaczy, że cywilizacja się chwieje, staje się bardziej niż pogańska, staje się nieludzka. Zatem o serce dla tych, a także o serce dla nas, módlmy się podczas tego spotkania. Ponownie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Spotykamy się tego roku na lotnisku w Masłowie. Spotykamy się 3 czerwca, dlatego ta data, żeby upamiętnić pobyt Jana Pawła II na lotnisku w Masłowie 3 czerwca 1991 roku. Upamiętniamy to wydarzenie spotkaniem osób niepełnosprawnych. I tutaj w to wydarzenie zaangażuje się wiele osób z taką pomocą. I Wojewódzki Dom Kultury, i parafia, i gmina Masłów, a także i księża, i siostry przyjeżdżają niepełnosprawni nie tylko z naszej diecezji kieleckiej, ale z całego województwa. Dzisiaj gościmy i jesteśmy bardzo wdzięczni. Modlimy się. Spotykamy się, chodzi o to, żeby ci niepełnosprawni się spotkali między sobą, ale tak, żeby i zdrowi zetknęli się z tymi osobami niepełnosprawnymi. Choćby nawet po to, by w tej konfrontacji umieć dostrzec skarb, taki skarb, jakim jest zdrowie, jakim jest sprawność. Dlatego też postanowiliśmy co roku się spotykać i oby Pan Bóg nam dał, a na razie nam sprzyja, bo pogoda jest w tym roku też bardzo piękna. Mówi się o Ojcu Świętym Janie Pawle II, że znalazł powołanie w powołaniu. To znaczy w powołaniu do kapłaństwa, powołanie do służenia osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym. Nawiązujemy do tej myśli, do tego nastawienia Ojca Świętego. I tutaj na lotnisku w Masłowie spotykamy się z niepełnosprawnymi. Oni bardzo oczekują na to spotkanie. Dzieci, młodzież, osoby też dorosłe z domów pomocy społecznej, ze środowiskowych domów samopomocy, z terapii zajęciowej, z warsztatów najróżniejszych, z różnych ośrodków przyjeżdżają bardzo chętnie, bo chcą się spotkać, bo chcą tutaj usłyszeć słowa otuchy, nadziei, więc ogromnie cieszymy się z tych spotkań, one bardzo dużo nam dają.
czekacie na Chrystusa, ponieważ On wziął na siebie nasze choroby i nasze niemoce. Wziął w sposób radykalny, bo krzyż był największą niemocą i upokorzeniem, i męką najstraszliwszą. Więc wziął to wszystko na siebie Jezus Chrystus, co dźwiga na sobie każdy z ludzi cierpiących, każdy z was. Wy wszyscy razem, drodzy bracia i siostry, stanowicie szczególną wspólnotę w Kościele. Można by powiedzieć, szczególny Kościół w Kościele, Kościół cierpienia. W tym Kościele cierpienia Chrystus jest w szczególny sposób przyzywany i w szczególny sposób też obecny. I jeżeli z punktu widzenia ludzkiego wasza sytuacja życiowa jest bardzo przykra, bolesna, czasem wręcz upokarzająca, to z tego ewangelicznego, nadprzyrodzonego punktu widzenia można nawet powiedzieć, że wasza sytuacja jest uprzywilejowana. Wy macie większe niejako prawo do Chrystusa, wy bardziej Go wyrażacie, uobecniacie, aniżeli każdy z nas, którzy nie jesteśmy w taki sposób jak wy dotknięci stygmatem cierpienia. Niech to będzie dla was pociechą. Po ludzku jest to absolutnie niewytłumaczalne. Jest to jedna z tych bożych tajemnic, które rozsiane są po świecie, właśnie w tym świecie chorych, właśnie w tym kościele chorych. Módlcie się o to dla siebie. Ja codziennie modlę się za chorych, ale wiem, że ta moja modlitwa, przynajmniej ilościowo, jest słabym tylko spłaceniem długu, jaki mam wobec was. W całym moim życiu wiem, że wasza modlitwa, modlitwa wszystkich chorych, towarzyszy mi i wzmacnia mnie. Jest to bowiem następna tajemnica, która jest udziałem świata chorych, że wy słabi, fizycznie słabi, poddani cierpieniu, jesteście równocześnie źródłem mocy dla innych, dla zdrowych. Wy chorzy, cierpiący, jesteście dla nich nie tylko wyrzutem, ale także i nawróceniem. Nawrócenie grzeszników idzie poprzez wasze cierpienie. Moi drodzy, pamiętajcie o mnie i wspierajcie mnie. Moja siła z was, to jest bardzo śmiałe słowo. Trzeba powiedzieć, moja siła z Chrystusa przez was. Pamiętajcie. Zawołałeś, żeby zstąpił Boży Duch i apatii pajęczynę strząsnął czas. Zakiełkował solidarnych wielki ruch. Poderwałeś naród z kolan tego dnia i ze strachu w mysiej dziurze strach się skrył. Więc żegnała cię w niejednym oku łza, kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił. Bardzo piękne spotkanie w Masłowie upamiętniające pobyt błogosławionego Jana Pawła II. Przepiękne przypomnienie orędzia do chorych skierowanego przez błogosławionego papieża.
A dla mnie osobiście wyjątkowe spotkanie z obliczem Kościoła, którego tak na co dzień przecież się nie widzi. Słowa najwyższego uznania dla pomysłodawców i realizatorów dla tego spotkania. Wydaje mi się, że ci niepełnosprawni tu zgromadzeni czuli się zrozumiani przez nas, jak dotąd sprawnych. Wszystkiego dobrego jeszcze raz dla organizatorów. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że zawsze dane mi jest uczestniczyć w tych masłowskich spotkaniach. Spotkaniach na pamiątkę wizyty Ojca Świętego w 91 roku. Cieszę się, że te nasze spotkania gromadzą od lat tak wielu młodych ludzi, tak wiele osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, że gromadzą przedstawicieli prawie wszystkich placówek pomocy społecznej, placówek opiekuńczych z naszego miasta, z terenu naszej diecezji, z naszego województwa. To spotkanie integracyjne, spotkanie, w którym dominuje radość, w którym jest tyle serca. Każdy każdemu okazuje tutaj serce. Miło mi jest, że te spotkania są kontynuowane, a w tym roku szczególnie, bo Pan Bóg dał nam wspaniałą pogodę. Byłam 22 lata temu i pamiętam paskudną, brzydką, deszczową pogodę. W zeszłym roku byłam na podobnej, pięknej uroczystości i w tym roku też. Dziś dopisuję piękne słońce, ale dopisuję też radość wielu ludzi. Ludzi, którzy promieniują energią, miłością, ponieważ oni swoje życie poświęcają pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Widzimy zaangażowanie wielu osób, księży, dyrektorów, osób, rodziców i osób, które bezpośrednio i bezpośrednio są związane z niepełnosprawnością. Gratuluję Masłowowi takiej pięknej uroczystości. Mam nadzieję, że jeżeli Bóg mi dopisze i zdrowie, pozwolicie Państwo, że przyjadę tutaj znowuż za rok, żeby zobaczyć, ile emocji i pozytywnej energii bije od tych osób niepełnosprawnych. I Państwa również zapraszam za rok do Masłowa. Dziękuję. Specjalnie może tańczyć dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury, bo to jest dla nich. To jest kolejna uroczystość w Masłowie, w której uczestniczę. Po tej najważniejszej, która była, kiedy Jan Paweł II był tutaj w Masłowie, staliśmy razem z dzisiejszym nagrywającym i przeżywaliśmy w burzy i w deszczu te ważne słowa dla Polski, dla Kielc, które powiedział papież. Myślę, że to jest dobra inicjatywa, że co roku spotykamy się z osobami niepełnosprawnymi na takim spotkaniu modlitewno-integracyjnym. Uczymy się, jak akceptować i jak żyć razem z osobami niepełnosprawnymi, jak można im okazać serce i pomoc bez okazywania litości i żalu. Myślę, że oni się budują i uczą od nas, nabierają odwagi, żeby w normalnym społeczeństwie funkcjonować, a my uczymy się od nich, jak reagować na różne niedoskonałości, jakimi Pan Bóg obdarzył. Dzisiejsze spotkanie jak co roku, dość trudne w organizacji. Wojewódzki Dom Kultury zaczyna już kilka miesięcy wcześniej przygotowania do organizacji. To duży trud z naszej strony i przygotowanie logistyczne. No przecież trzeba tą grupę blisko 1000-osobową i wyżywić, i posadzić, i zbudować jakiś program. Także w tym roku
udało się nam to wszystko w sposób chyba bardzo dobry, jak również udała się pogoda, choć martwiliśmy się od kilku dni, czy pogoda wytrzyma. Myślę, że dla tego środowiska warto robić tego typu zdarzenia. Ja też osobiście mogę powiedzieć, że kiedy papież Jan Paweł II był w Masłowie, no mnie tutaj nie było, wtedy w służbach kościelnych stałem przy katedrze kieleckiej w strefie zero. Też zmokłem, ale dopiero później widziałem papieża po powrocie z Masłowa. Także teraz drugi rok jestem tutaj i jestem bardzo z tego powodu zadowolony. I zapraszamy jeszcze tych, którzy u nas nie byli na przyszły rok, jak również tych wszystkich, którzy chcą się przyłączyć do nas. Zapraszamy na przyszły rok.